Cześć. Trening regatowy blisko brzegu, tuż za główkami portu, nie wydaje się szczególnie niebezpieczny. A jednak doświadczenie pokazało, że może skończyć się bardzo źle. To najbardziej tragiczne zdarzenie, jakie zdarzyło mi się do tej pory omawiać, ale po kolei. Mówi się, że Gdynia jest żeglarską stolicą Polski. Miasto liczące blisko ćwierć miliona mieszkańców wchodzi w skład Trójmiasta i leży nad Zatoką Gdańską. Prawa miejskie uzyskała 4 marca 1926 roku, zatem w 2026 roku obchodzić będziemy stulecie tego podniosłego wydarzenia. Może daruję sobie opis miasta, od tego są przewodniki turystyczne, tylko wspomnę, że w Gdyni cumuje statek Muzeum Dar Pomorza. Na pewno z żeglarskiego punktu widzenia warto go odwiedzić. Gdynia, a konkretnie basen jachtowy imienia generała Mariusza Zaruskiego, jest siedzibą wielu zasłużonych dla polskiego żeglarstwa klubów, m.in. Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica, Jacht Klubu Stal, Jacht Klubu Polski czy Jacht Klubu Morskiego Gryf. To stąd w wielkie rejsy wypływały Dar Przemyśla czy Kopernikus. To wreszcie tu znajdziecie Aleję Żeglarstwa Polskiego, a w niej tablice pamiątkowe poświęcone najznamienitszym polskim żeglarzom. Dziś, poza klubami żeglarskimi, w basenie Zaruskiego działa jedna z dwóch gdyńskich marin, a także szereg firm czarterowych i szkół żeglarskich. Basen jest bazą Gdynia Sailing Days, regatowego wydarzenia, które gromadzi setki żeglarzy z całego świata, ścigających się na jachtach różnych klas, w tym tych olimpijskich. Wspominam o regatach, bo opisywane dzisiaj zdarzenie było treningiem regatowym na wodach przylegających do portu, plaży i nadmorskiego deptaka. Jacht, który uległ wypadkowi, to Delphia 24 One Design, wypożyczona z jednej z firm czarterowych mających siedzibę w Gdyni. Od razu zaznaczę, że nie ma ona nic wspólnego, poza nazwą i producentem, z jachtem Sport Lake 730, który przez pewien czas wychodził pod nazwą Delphia 24, a w Europie Zachodniej znany jest jako Sun Odyssey 24-1. Sport Lake to łódka turystyczna zaprojektowana przez Jacka Centkowskiego w 1993 roku. Z kolei Delphia 24 One Design to laminatowy jacht stricte regatowy, skonstruowany tylko po to, by się ścigać i wygrywać. Został zaprojektowany przez Andrzeja Skrzata przy współpracy Polskiego Środowiska Regatowego jako jednostka monotypowa. Koncepcja zaprezentowana stoczni Delphia Yachts zyskała akceptację i Delphię wdrożono do produkcji. Pierwsze egzemplarze pojawiły się na wodzie w 2005 roku. Łódka już swoim designem nie pozostawia złudzeń, do czego została stworzona. Szczątkowa kabina służy w zasadzie tylko do schowania zdemontowanego z jachtu osprzętu i telefonów komórkowych czy portfeli załogi. Za to kokpit jest długi, obszerny i przystosowany do balastowania. Zresztą widać to na zdjęciach. Swoją drogą o zdjęcia wnętrza Delphi 24OD wcale nie jest łatwo. Nawet w ogłoszeniach o sprzedaży takiej łódki raczej próżno ich szukać. Zwyczajnie nie jest to dla potencjalnego nabywcy istotne. Zgodnie z deklaracją producenta, Delphia ma kategorię projektową C, co oznacza, że została zaprojektowana do żeglugi przy wietrze do 6 stopni w skali Buforta i fali do 2 metrów wysokości. Maksymalna liczba załogi to 5 osób. Według raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich dokument Informacja o Ostateczności wystawiony dla Delphi 24 mówi, że jest ona jachtem balastowym z podnoszonym balastem blokowanym na czas pływania. Jachtem niezatapialnym i niewywracalnym, choć życie pokazuje, że takie jachty nie istnieją. Jacht ma dokładnie 7 metrów 32 cm długości, 2,5 metra szerokości i 1,62 m zanurzenia. Sam kadłub siedzi w wodzie oczywiście dużo płycej, na oko ze 20 cm, ale Delphia wyposażona jest w szybrową płetwę mieczową o masie 270 kg i żegluga odbywa się tylko przy opuszczonym mieczu. Płetwę podnosi się na czas transportu przy pomocy mocowanego w kokpicie żurawika z ręczną windą. Miecz oczywiście wyposażony jest w blokadę, która ma zapobiec wysunięciu się płetwy z prowadnic w przypadku wywrotki. Za właściwy kurs jachtu odpowiada klasyczny pojedynczy ster pawężowy z rumplem. Na maszcie długości 9,5 metra z takielunkiem 7/8 można postawić foka i grota o łącznej powierzchni 31 m2. Natomiast na kursach baksztagowych do dyspozycji załogi pozostaje 45-metrowy genaker stawiany na wysuwanym z kadłuba aluminiowym bugszprycie. Oczywiście można było zamówić wersję z mniejszym grotem, wtedy powierzchnia podstawowego ożaglowania wynosiła o 4 m2 mniej. Jeśli chodzi o silnik pomocniczy, to czasem widywałem na pawężach Delphi silniki zaburtowe, ale wydaje mi się, że egzemplarz biorący udział w wypadku silnika nie miał w ogóle.
Cały jacht waży w granicach 850 kg, jest więc dość łatwy w transporcie z akwenu na akwen. Wspomniałem wcześniej, że Delfia to monotyp. Oznacza to, że na wszystkich jachtach kształt i masa kadłuba, kształty płetw, wymiary żagli, zastosowany osprzęt i okucia są jednakowe. Użytkownik ma dowolność tylko w rozmieszczeniu i rodzaju takich drobiazgów jak knagi, bloczki, stopery itd. Gdzieś wyczytałem, że Delfia 24 One Design jest jachtem uniwersalnym, który sprawdza się zarówno przy słabych wiatrach w warunkach jeziorowych, jak też w warunkach morskich przy silnych wiatrach. Cóż, pewnie doświadczona załoga poradzi sobie z łódką w silnym, szkwalistym wietrze na morskiej fali, ale na pewno nie jest to pewny i stabilny jacht przeznaczony do żeglugi morskiej. Zwłaszcza w ślizgu, w który wchodzi bardzo często przy kursach baksztagowych. W końcu D24 to łódka regatowa, która żywo reaguje na stery i wymaga balastowania. Swoją drogą polecam przejrzenie YouTube'a pod tym kątem. Delfie w ślizgu wyglądają bardzo widowiskowo. Na bazie popularności jachtów tego typu powstało Stowarzyszenie Regatowe Klasy D24, które opracowało swoje przepisy klasowe. Wypadek zdarzył się na Zatoce Gdańskiej. Szerzej akwen opisywałem w odcinku drugim, więc nie ma sensu się na ten temat rozwodzić. Wspomnę tylko, że to akwen spory, wiatr ma się gdzie rozpędzić, a i fala potrafi urosnąć do rozmiarów zagrażających jachtom. W kontekście zatoki i tego wypadku warto wspomnieć, że na wschód i południe od gdyńskiego basenu imienia Zaruskiego rozciąga się akwen treningowy o granicach określonych przez Urząd Morski w Gdyni, którego lokalizacja podana jest m.in. w ostrzeżeniach nawigacyjnych dla portu Gdynia. Był kwiecień 2022 roku. Czterech członków regatowego teamu biorącego udział w Polskiej Lidze Żeglarskiej dowiedziało się o 3-dniowym treningu regatowym organizowanym na Zatoce Gdańskiej na jednakowych jachtach typu Delfia 24 One Design. Postanowili, że warto skorzystać z wiosennego rozruchu. Plan był taki. Pierwszy dzień na swobodne pływanie bez konkretnego harmonogramu, drugi to zaplanowane ćwiczenia z asystą RIBA pod okiem doświadczonych żeglarzy regatowych, a trzeciego regaty biorących udział w szkoleniu również z asystą. W ostatniej chwili, w przeddzień szkolenia, sternik zespołu z przyczyn rodzinnych musiał się wycofać z treningu. Żeby jednak nie tracić okazji do rozpływania, jeden z członków załogi umówił na trening żeglarza regatowego z Gdyni, by zastąpił zespołowego sternika. Prognozy pogody na 8 kwietnia przewidywały wiatr południowo-zachodni do zachodniego o sile 5 do 7 w porywach 8 do 9, a na północy akwenu nawet do 10 stopni w skali Buforta. Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w nocy przed treningiem na 8 godzin przed wyjściem jachtu na zatokę wydało ostrzeżenie o silnym sztormie w strefie brzegowej. Takie warunki to nie przelewki i wiedział o tym właściciel jachtów. W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem mailowo zasugerował załodze, by trening odbył się na zarefowanym grocie i foku. Podobne zalecenie załoga usłyszała od pracownika, który w dniu treningu wydawał im jacht w basenie portowym. W piątek 8 kwietnia wszyscy członkowie załogi spotkali się przed dziobem wyprodukowanej w 2006 roku Delfii z numerem 1 na burcie. Było nieco po godzinie 10 rano. Zapoznanie z tymczasowym sternikiem nie trwało długo, panowie przygotowali jacht do żeglugi, zarefowali grota i wyszli z basenu jachtowego imienia generała Mariusza Zaruskiego około godziny 10:40. Wygląda na to, że wiedzieli, co ich może czekać na wodzie. Można wnioskować, że brali pod uwagę wysoki poziom trudności tego treningu, bo zamierzali pływać bez nadmiernego ryzyka blisko brzegu po akwenie treningowym zlokalizowanym wzdłuż nadmorskiej promenady. Chcieli, by ląd osłaniał ich przed nadmiernym zafalowaniem. Nie wzięli jednak pod uwagę, że wysoka w tym miejscu skarpa osłania przed falą, ale jednocześnie powoduje silne zawirowania powietrza. Takie ukształtowanie brzegu sprawia, że w czasie silnych wiatrów odlądowych w tym miejscu powstają turbulencje, a kierunek i prędkość wiatru ulegają gwałtownym zmianom. Silny szkwał może nadejść z nieprzewidzianego kierunku. Takie zjawisko nosi nazwę efektu brzegowego. Wróćmy jednak do Delfii numer 1. Żeglarze pływali na wiatr, a także kursami z wiatrem. W czasie żeglugi kursem baksztagowym pod 45-metrowym genakerem jacht oddalił się dość znacznie od brzegu.
Była godzina 11:21. Silne podmuchy sztormowego wiatru gnały Delfię z prędkością 13 węzłów na północny zachód. Przy maszcie dwóch żeglarzy próbowało zrzucić Genakera przed zmianą kursu na ostrzejszy, ale opornie to szło, napotkali na jakiś problem. W tym momencie nadszedł silniejszy poryw wiatru, jacht wyostrzył, gwałtownie się przechylił i położył się masztem na wodzie. Żeglarze w jednej chwili znaleźli się w morzu o temperaturze 5-6 stopni Celsjusza. Przyklejona żaglami do wody jednostka zaczęła obracać się masztem w dół i wtedy rozbitkowie zauważyli dlaczego. Szybrowy miecz mający zapewnić stateczność wysunął się ze skrzyni mieczowej i zniknął pod wodą. W jednej chwili nadzieje na postawienie jachtu we właściwej pozycji prysły. Zgubienie miecza oznaczało, że przewrócony jacht w najlepszym wypadku zachowa pływalność, nie będzie jednak szans, by go postawić. W momencie wywrotki również ster wysunął się z dolnego mocowania, jednak nie odpadł zupełnie, przytrzymał go górny zawias. Nie miało to jednak żadnego znaczenia dla ich sytuacji, która w chwili wywrotki stała się tragiczna. Jedyny telefon komórkowy, jaki mieli przy sobie, nie dał się uruchomić. Pozostałe telefony, zamknięte w wodoszczelnej torbie, znajdowały się w kabinie jachtu. Żeby do nich dotrzeć, trzeba byłoby zanurkować, a pewności, że łódź nie zatonie, nie było. Skoro nie udało się dotrzeć do telefonów, żeglarze starali się zasygnalizować swoje położenie, wspinając się na przewrócony kadłub. Walczyli z czasem, z zimnem i silnym wiatrem, niestety nie zostali zauważeni. Wokół pływały inne jednostki, trzykrotnie przelatywał nad nimi jakiś śmigłowiec. Nikt ich jednak nie widział. Wzywania pomocy nie dostrzegł nikt na stojących na redzie statkach, nie dostrzegli ich również spacerowicze na nadmorskim bulwarze. Wszystko działo się jakieś 2-2,5 mili morskiej od brzegu. Szanse na dostrzeżenie rozbitków były nikłe. Nikt w Gdyni i okolicach nie zdawał sobie sprawy z dramatu, jaki rozgrywał się tuż obok portu. Zalany kadłub zanurzał się coraz bardziej, jednak jego pływalność nie była największym problemem rozbitków. Mieli na sobie kamizelki asekuracyjne. Problemem była natomiast bardzo niska temperatura wody. Nikt poza sternikiem nie miał na sobie stroju piankowego, potocznie zwanego pianką, który mógłby podnieść ich szanse przetrwania. Z żeglarzy na skutek hipotermii stopniowo uchodziły siły i życie. Jeden po drugim tracili przytomność i odrywali się od dryfującego jachtu. Około 12:50 przy kadłubie Delfi pozostał sam sternik. Wkrótce zdecydował, że spróbuje dopłynąć do brzegu. To był krzyk rozpaczy, po prostu nie widział innego wyjścia. Kilka minut przed 13 z basenu imienia Zaruskiego wyszła na wodę druga Delfia 24 OD z 5 osobami na pokładzie. Cel załogi był ten sam, trening regatowy. Wiedzieli, że warunki są ciężkie, wcześniej chodzili na falochron, by ocenić ryzyko. Na foku i zarefowanym grocie przepłynęli wzdłuż falochronu portu Gdynia i uznali, że jest zbyt niebezpiecznie. Zaobserwowali dziwne zawirowania wiatru i silne szkwały, a był to wspomniany już tu efekt brzegowy. Około 13:30 zdecydowali się na powrót do bezpiecznej przystani. Coś jednak nie dawało im spokoju. Rano widzieli wychodzącą na zatokę Delfię, natomiast podczas pływania nie zauważyli drugiego jachtu. Godzinę po powrocie zaniepokojony sternik zadzwonił do opiekuna jachtów regatowych, że Delfia numer 1 nie wróciła do mariny. Co więcej, nie widziano go od kilku godzin zarówno z wody, jak i z portowych główek. Opiekun wypłynął na łodzi motorowej sprawdzić, czy zaginiona Delfia nie kręci się przypadkiem po porcie handlowym. Miał nadzieję, że tak będzie, ale nie znalazł zaginionych. Poinformował o tym fakcie właściciela jachtów o godzinie 15:30. Ten ostatni próbował skontaktować się z żeglarzami telefonicznie, bez rezultatu. W tym czasie coraz więcej żeglarzy przebywających w marinie dowiadywało się o sprawie zaginionej Delfi. W pewnym momencie o godzinie 16:16 grupa żeglarzy regatowych uznała, że trzeba skontaktować się z Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym z Gdyni, by zapoznać ich ze sprawą i poprosić o radę, co robić dalej. W MRCK ogłoszono gotowość do wyjścia na poszukiwania o 16:28, a już kilka minut później żeglarze z gdyńskiego środowiska regatowego poinformowali telefonicznie ratowników, że wypływają łodziami typu RIP szukać zaginionych. W tym samym momencie na obszar poszukiwań skierowano również jednostki SAR.
Już 20 minut później, o godzinie 16:51, jednemu z ribów udało się odnaleźć w wodzie sternika zaginionej Delfi. Był w stanie skrajnej hipotermii. Dostarczony natychmiast do basenu Zaruskiego, został szybko przewieziony do szpitala i szczęśliwie udało się uratować jego życie. O godzinie 17:09 wezwany do akcji śmigłowiec ratowniczy odnalazł zalany jacht, a chwilę później natrafił na jednego z członków załogi. Niezwłocznie został podjęty na pokład jednostki SAR i dostarczony do mariny, gdzie ratownicy medyczni podjęli reanimację. Niestety było już za późno, żeglarz zmarł. O 19:15 do akcji dołączyli strażacy i nurkowie z Państwowej Straży Pożarnej, którzy przeszukali wnętrze przewróconej łódki w poszukiwaniu zaginionych. Bez rezultatu. O 21:45 zwłoki kolejnego z żeglarzy odnalazła jednostka ratownicza Wiatr. Nieco po godzinie 22:00 do basenu jachtowego doholowano zalaną Delfię, natomiast 50 minut po północy akcję ratunkową przerwano. Co prawda wznowiono ją następnego dnia na jakieś 2,5 godziny, jednak ciała ostatniego z żeglarzy nie znaleziono. Wyłowiono je dopiero w drugiej połowie czerwca w okolicach Stegny. W akcji brał udział śmigłowiec ratowniczy, kilka jednostek SAR, WOPR, łodzie Straży Granicznej, ORP Nawigator, Państwowa Straż Pożarna, a także trzy ryby, dwie motorówki i jacht żaglowy właścicieli prywatnych stacjonujących w Gdyni. 9 kwietnia, dzień po wypadku, dźwig wyciągnął zalany jacht na brzeg i poddano go oględzinom, by znaleźć przyczyny tragedii. Eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich stwierdzili szereg braków, uszkodzeń i niedociągnięć, które sprawiły, że jacht ciężko było uznać za zdolny do żeglugi. Wytknięto brak sworznia jarzma steru w dolnym okuciu na pawęży. Skorupy pokładu i kadłuba na lewej burcie były rozklejone, choć widać było ślady naprawy tego miejsca. Bardzo możliwe, że uszkodzenie odnowiło się podczas wyciągania z wody zalanego jachtu. Komisja nie była w stanie tego stwierdzić. Idźmy dalej. Nakrętki w założeniu szczelnych luków rewizyjnych, zwanych lukami Holta lub korkami Holta, w kokpicie i na pawęży były popękane, straciły pierwotną szczelność. Dodatkowo zwrócono uwagę, że pozbawione były zabezpieczeń przed zgubieniem, choć to chyba w tej sytuacji nie jest najważniejsze. Stwierdzono także, że wnętrze jachtu było zaniedbane, a spod okuć spływały rdzawe zacieki, świadczące o zastosowaniu niezgodnych z dokumentacją materiałów. W skrajniku dziobowym zauważono brak odpływnika, który powinien zabezpieczać przed dostawaniem się wody przez otwór bugszprytu czy też genakerbomu wysuwanego spod pokładu. Skoro już jesteśmy przy dziobie, eksperci zauważyli, że dziobowa komora wypornościowa była całkowicie zalana wodą, co świadczy o jej nieszczelności. Uznali, że prawdopodobnym miejscem nieszczelności był zdelaminowany przepust wody zenzowej przez komorę. I teraz chyba najważniejsze. W jachcie brak było miecza szybrowego i jego blokady. To już wiemy, ale jaka była przyczyna tych braków? Otóż dokonano oględzin na bliźniaczych jachtach i na dwóch z nich okucia blokad były na tyle zniekształcone, porozginane, zdeformowane, że otwory, w których powinna znajdować się przetyczka, były ustawione nieliniowo, a co za tym idzie, nie dało się prawidłowo zainstalować przetyczek. Mówiąc wprost, przetyczki de facto nie blokowały mieczy przed wysunięciem, ponieważ nie dało się ich w pełni wsunąć we wszystkie gniazda. Z kolei w innym z jachtów na przetyczce widać było ślady wbijania, co sugeruje, że tam okucie blokady również uległo rozgięciu, tylko póki co w mniejszym zakresie. Przyjęto zatem, że miecz w Delfi numer 1 wypadł ze skrzyni mieczowej właśnie z tego powodu, z powodu nieprawidłowo zainstalowanej blokady. Eksperci przeanalizowali również stateczność jachtu i wnioski były takie, że sprawny jacht z opuszczonym i zablokowanym mieczem szybrowym nie powinien się przewrócić. Natomiast jacht pozbawiony miecza, ale w pełni zalany, powinien zachować pływalność. Z kolei jacht w takim stanie jak ten, który uległ wypadkowi, powinien zatonąć, a pozostanie na powierzchni wody zawdzięcza wyłącznie przypadkowi. Bąblowi powietrza, który powstał dzięki temu, że połączenie pokładu i kadłuba na prawej burcie było szczelne i nienaruszone. Komisja rozpatrywała także wpływ warunków pogodowych na wypadek, ale one chyba nie budzą wątpliwości. Wiatr był bardzo silny, a niska temperatura wody nie dawała niemal żadnych szans pozbawionej pianek załodze.
Oceniono, że w takich warunkach czas przeżycia w wodzie to maksymalnie 30 minut. Uratowany sternik zawdzięcza zatem życie piance oraz sile własnego organizmu. Badający sprawę zauważyli, że Delfia 24 OD podczas żeglugi pod Genakerem jest podatna na tzw. wywózki, czyli gwałtowne wyostrzenie z baksztagu do kursu połówkowego. Eksperci wysnuli przypuszczenie, że właśnie podczas takiej wywózki doszło do przewrócenia się łódki. To właśnie dlatego organizatorzy regat jachtów tej klasy bardzo często zakazują ścigania się pod Genakerami już przy wietrze o sile 5 do 6 stopni w skali Buforta. W tym przypadku wiało znacznie mocniej. Komisja nie rozpatrywała braku wyposażenia ratunkowego na jachcie, ponieważ jak stwierdziła, jako jacht posiadający klasę regatową Delfia 24 OD jest wyłączona z regulacji zawartych w rozporządzeniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 28 lutego 2012 roku. Komisja zwróciła jednak uwagę, że w wyżej wymienionym rozporządzeniu widnieje zapis, że w czasie treningów i regat na wodach morskich akwen treningowy powinien być pod stałą obserwacją i osłoną ratowniczą. Tego niestety 8 kwietnia zabrakło i z tego powodu akcja ratownicza była opóźniona o ponad 5 godzin. Według komisji załodze zabrakło również doświadczenia z żeglugi po wodach morskich, oczywiście wyłączając pochodzącego z Gdyni sternika. I już na koniec. Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich sformułowała rekomendacje, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa żeglarzy regatowych, ale nie tylko ich. Po pierwsze, należy stosować się do ograniczeń wynikających z kategorii projektowej jachtu. Po drugie, ubiory żeglarzy powinny być dostosowane do warunków pogodowych. Po trzecie, warto by ubiory i kamizelki ratunkowe czy asekuracyjne były w jaskrawych kolorach ułatwiających ich dostrzeżenie w wodzie. Po czwarte, telefonów komórkowych lepiej nie traktować jako środka wzywania pomocy. Optymalnym rozwiązaniem byłoby posiadanie wodoszczelnego przenośnego radiotelefonu VHF. W tym kontekście wspomniano również o osobistych radiopławach PLB. Po piąte, stan techniczny jachtu jest odpowiedzialnością jego właściciela i warto o tym pamiętać i stosować się do zaleceń producenta. I ostatnie. Jachty posiadające klasy regatowe podczas żeglugi na wodach morskich powinny zawsze znajdować się pod obserwacją i osłoną ratowniczą niezależnie od tego, czy to trening, czy regaty. I to tyle, jeśli chodzi o ten tragiczny wypadek. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!